Witam państwa bardzo serdecznie w programie Twarze Depresji, w którym będziemy rozmawiać o zdrowiu psychicznym seniorów. Gościem naszego programu jest doktor Habilitowany Sławomir Murawiec, rzecznik Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, jakie objawy powinny zaniepokoić nas, żebyśmy mogli przypuszczać, że nasz bliski senior choruje na depresję? Zacznijmy może od tego, że ta depresja w grupie osób starszych jest niestety dość częsta. Może obejmować to nawet rzędu 1 trzeciej osób w wieku podeszłym. W związku z tym trzeba na to zwracać uwagę, i to jest ta pierwsza informacja, że to nie jest nieprawdopodobne. Jakie objawy? One mogą się trochę różnić od takich objawów, które nam się najczęściej kojarzą z depresją, bo kojarzymy, że depresja to jest często smutek, to jest często brak motywacji siły do działania, zaburzenia snu, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ta depresja może bardziej wyrażać się przy pomocy różnego rodzaju zaburzeń takich cielesnych, skarg cielesnych, bólu czy pogorszenia albo takiego. Dziwnego trochę przebiegu zaburzeń somatycznych, tych cielesnych. Krótko mówiąc, bardziej może wyrażać się poprzez ciało. E, zwłaszcza wtedy powinniśmy o tym pomyśleć, kiedy mamy jakąś chorobę, jesteśmy prawidłowo leczeni, a ta choroba jakoś nie ustępuje, i cały czas coś nam jest, cały czas jest coś źle. Także niepokój, takie, niemożność znalezienia sobie miejsca zaburzenia snu, o których wspomniałem, to też może być objaw depresyjny. W związku z tym wiele osób z depresją, nie wie o tym, że ma tą depresję, pewnie odwiedza swoich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. A warto by było jednak wtedy pomyśleć o tym, że, żeby odwiedzić psychiatrę w tych właśnie sytuacjach, kiedy, to leczenie podstawowe tak no, nie idzie. W zeszłym roku ponad 5 tysięcy Polaków odebrało sobie życie. Co trzecia z tych osób była w grupie wiekowej 60. Plus. Z naszych badań w Fundacji Twarze Depresji, które zrobiliśmy na potrzeby kampanii społecznej Twarze Depresji nie oceniam, akceptuję, wynika, że co piąta ankietowana osoba, senior, ma myśli samobójcze. Aż 11% badanych nie leczy depresji wcześniej zdiagnozowanej. Jak powinniśmy zachęcić naszych seniorów do tego, aby sięgali po profesjonalną pomoc? Tu mogą zbiegać się dwie rzeczy. Sama depresja myślenie depresyjne to jest takie myślenie, w które odbiera nadzieję. Człowiek myśli tak, że nie ma już przyszłości, że nic dobrego się nie może wydarzyć. Też często z powodu depresji negatywnie ocenia to, co wydarzyło się do tej pory. To charakterystyczne dla depresji myślenie ono może właśnie przyczyniać się do występowania zjawiska samobójstw. Druga rzecz u osób starszych też często jest taka postawa myślenie, że większość albo wszystko już się wydarzyło, prawda? I że w zasadzie nic nie już tutaj dobrego nie czeka. I z jednym i z drugim można polemizować, można walczyć, można w to nie uwierzyć, mówiąc krótko. To myślenie depresyjne, jeżeli z depresji wyjdziemy, ono się kończy. i znowu widzimy przed sobą perspektywę. To myślenie, które jest no, jakoś charakterystyczne dla części osób w wieku starszym, to też nie jest myślenie, które można... Powiedzieć, że jest takie, na pewno tak jest, prawda, że jest obowiązkowe. Absolutnie jest tak, że wiele osób w wieku starszym różne rzeczy zaczyna nawet. To jest też okres, w którym dysponujemy pewnym doświadczeniem życiowym, a już jesteśmy trochę odciążeni od różnego rodzaju y, obowiązków, nacisków i y, można się realizować, można czegoś poszukać, można y, różnych rzeczy. Y, Spróbować, w tym zakresie oczywiście, który jest dostępny, warto nie zamykać się, tak? Nie warto się nie zamykać w czterech ścianach i w takiej samotności, warto y, poszukać kontaktu. Warto wyjść i spróbować w miarę możliwości jeszcze w tym życiu odnaleźć jakieś swoje własne, indywidualne wartości? Wielu seniorów ma różne choroby współtowarzyszące, choroby kardiologiczne, bólowe, inne choroby, które powodują, że myślą sobie, biorę już jakieś leki, to już nie pójdę po co będę jeszcze leczyć depresję? Może mi to zaszkodzą jedne na drugie te leki. Jak zachęcić seniorów do tego, żeby jednak. Poszli do psychiatry, bo w XXI wieku wiemy jak leczyć depresję, prawda? Tak zdecydowanie wiemy i tu nawiązując do pani pytania powiedziałbym, że tu jest pewien paradoks, że skuteczne leczenie depresji może spowodować to, że tych leków innych będzie mniej, bo jeśli mamy schorzenie takie cielesne, somatyczne i towarzyszy mu depresja, no to jest dużo więcej właśnie cierpienia różnego rodzaju objawów, lekarze wtedy dodają kolejne leki i paradoksalnie jest tak, że skuteczne leczenie depresji może powodować zmniejszenie ilości tych podstawowych Leków na tą chorobę cielesną. Druga rzecz ważna, zawsze można tak dobrać leki, żeby u danej osoby to leczenie było bezpieczne. To znaczy, wziąć pod uwagę oczywiście wiek, te schorzenia cielesne, kardiologiczne czy jakieś inne. Można wziąć pod uwagę dotychczas przyjmowane leki i tak dobrać to leczenie, żeby. Nie zachodziło ryzyko interakcji, żeby to leczenie dla danej osoby było bezpieczne i skuteczne. A leki, jak dowodzą badania, możemy podawać nawet w stanach ostrych, nawet były podawane przeciwdepresyjne leki w okresie po zawale mięśnia sercowego. W związku z tym ich bezpieczeństwo jest całkiem dobre. Bardzo dziękuję, panie doktorze. W naszej kampanii Twarza depresji nie oceniam, akceptuję. W każdej edycji zainaugurowaliśmy już 17. Mówimy o tym, że połączenie farmakoterapii i psychoterapii jest najskuteczniejszą drogą leczenia tej choroby. Zachęcamy Państwa do tego, żeby z tej najskuteczniejszej drogi korzystać, bo jak pokazują historie naszych ambasadorów, naprawdę można dobrze żyć, pięknie żyć, cieszyć się zdrowiem, mimo walki z depresją. Dziękuję Panie Doktorze za obecność w naszym programie. Dziękuję bardzo.